Ja bym chciał tak na początku podziękować pani dyrektor. Tak naprawdę pierwszy raz się spotkaliśmy, ale sportowcy zawsze mają ogromny szacunek dla sponsorów, którzy są z drużyną na dobre i na złe. Jeśli drużyna walczyła o utrzymanie, awansowała do PRS, do tych rozgrywek, a sponsor dalej jest, były chude czasy, będą tłuste czasy, a sponsor jest cały czas, to naprawdę, naprawdę wielki respekt i szacunek do takiej firmy. I na pewno będziemy się starać, żebyśmy mogli się spotykać częściej i tylko uśmiechami wymieniać, żeby było zawsze miło i przyjemnie. No to ja trzymam pana Pawła za słowo i zapraszam do założenia konta. Żeby mi od końca na nie płacać, ale dogadamy się. W tym wywiadzie podkreśliłem, że bardzo cieszę się z tego, że będę mógł nareszcie upiec ciasto troszkę niższym kosztem. Nie, tak naprawdę śmiechy kichy, ale bardzo przyjemnie jest grać w takiej drużynie, w której sponsorzy są stabilni od dłuższego czasu, gdzie nie są to wyskoki jednoroczne i między innymi to jest powód też, dla którego chcą gracze przychodzić do tej drużyny, że ta siatkówka jest budowana od podstaw i to wszystko jest bardzo stabilne. I to jest dla nas naprawdę bardzo duży komfort w dalszej pracy. Myślę, że decyzja była podjęta w moim przypadku stosunkowo wcześnie. Mogę powiedzieć, że pierwszy raz kierując się drogą wyboru klubu, nie kierowałem się przede wszystkim dobrem swojej rodziny i na drugim miejscu albo na równi było dobro moje, osobiste, bo wcześniej człowiek będąc kawalerem czy żyjąc w jakimś tam sobie związku luźniej decyduje, ja decyduję, ja podejmuję decyzję. A w pewnym momencie wszystko się zmienia i trzeba podjąć, my jesteśmy tutaj. I dlatego przejście do Bydgoszczy uważam za swój bardzo dobry krok osobisty i ten sportowy, że będziemy mogli grać o takie cele, jakie wszyscy od nas oczekują, my od siebie oczekujemy. I przede wszystkim mieszkać w bardzo fajnym mieście, które jest tak naprawdę nastawione pozytywnie do siatkówki, do tego wszystkiego, co się dzieje wokół. A kończąc temat, dlatego ta sprawa długo trwała, ponieważ ja miałem ważny kontrakt z Resewem Rzeszów. Nie mogłem powiedzieć, mając ważny kontrakt w klubie, że ja będę zawodnikiem Bydgoszczy, no bo to jest bardzo nie fair zachowanie. I po prostu musiałem wszystkie sprawy zakończyć w klubie. To było tak naprawdę formalności, bo też klub się zachował na tyle w porządku, że mnie puścił.